Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną w studiu... Marcin Roziewicz. Z Royal Cars of Poland. Zgadza się. Marcinie, co u ciebie? Drugi raz u was. Mhm. E, no w tym roku dzieje się troszkę mniej, e, ale nie zupełnie mało. Samochody nieprzeciętne, czyli te, którymi się zajmuje w ramach komunikacji na Royal Cars of Poland hmm, pojawiają się było troszkę wygaszenia ja miałem też taką potrzebę w tej pandemii nie funkcjonowałem natomiast później wróciłem z przytupem mhm. e, był, był McLaren GT który pojawił się w tym roku było kilka innych bardziej rozsądnych przynajmniej w teorii czyli na e, przykład aut... BMW X5 M MX5 dokładnie X5M, X5M dokładnie. to się tak nazywa, dobrze, tak, dobrze. czyli w teorii bardzo rozsądne auto, w praktyce mm, totalnie absurdalne, co nie znaczy oczywiście e, złe, ale bardzo specyficzne. Myślę, że będzie czas, żeby o tym aucie też porozmawiać. Dzieje się troszkę wolniej, ale, ale cały czas e, są emocje. Okej, okay, super. Może zacznijmy od wiadomości i później przejdziemy do, do testów, co? Jasne. I to jest coś z twojego podwórka, bo został pobity rekord prędkości wczoraj. Zgadza się, no. SSC, SSC Tuatara, tak? Tuatara. Tak, tak dokładnie nazywa się nowy rekordzista. Eee, no mamy wynik spektakularny. Oczywiście tutaj do pobicia tego rekordu prędkości liczone są przejazdy w dwóch kierunkach i prędkość uśredniona. Okay. Wynik mamy rekordowy. Tak? To są dwa przejazdy, maksymalna prędkość osiągnięta w obydwu przejazdach, w jednym i w drugim kierunku. Chodzi po prostu o eliminację różnic wynikających z oporów powietrza. Tutaj mhm. w jednym przejeździe mieliśmy chyba 484 km na godzinę, w drugim aż 532 i chyba 70, jeśli się nie mylę, to była taka maksymalna prędkość osiągnięta przez to auto, co jakby usiedniając skutkuje wartością tą rekordową uznawaną przez Guinnessa na poziomie 508 km na godzinę i tyle wynosi aktualnie rekord, rekord odebrany Koenigseggowi. Po drodze tam pojawił się jeszcze teoretyczny rekord Bugatti eee... Super... Tylko oni pojechali w jedną stronę. Oni pojechali pamiętam. w jedną stronę i ten rekord nie był zakwalifikowany. Tam była prędkość chyba powyżej. To było 301 chyba mil na godzinę, jak dobrze pamiętam. To chyba zrobił jeden z prowadzących Top Gira, prawda? No i tam była taka bardzo ładna otoczka, mm, do tego zrobiona wczoraj nawet gdzieś tam w, w komentarzach w dyskusji ktoś napisał, że czeka na taki filmik z SSC, jak zrobiło Bugatti. Właśnie miałem taki wniosek, że Bugatti zrobił bardzo fajny materiał do rekordu, którego nie było, natomiast SSC zrobiło rekord i kompletnie olało całą tą sferę marketingu i komunikacji tego swojego dokonania. Oni nawet nie mają jakiejś tam sekcji dla, dla mediów zaawansowanej w ramach swojego serwisu, natomiast wyczyn jest absolutnie fantastyczny. Będziemy mogli czekać pewnie na, znaczy możemy czekać na wiosnę na pewno Koenigsegg spróbuje pobić rekord. Mm, odpowiedzieć Jesko absolut myślę, że jest jeszcze Hennessy, który tutaj liczy się w grze i, i że to nie jest jeszcze że to nie jest koniec. Natomiast Bugatti teoretycznie oficjalnie wycofało się już z tego wyścigu po tym jak zrobili ten rekord, który nie jest uznany, czyli ten rekord, którego nie było. Wycofali się z tematu. Przynajmniej taki wydali komunikat. To czy, mhm. y, czy tak będzie faktycznie, to czas pokaże. Mm. Też wiesz, Bugatti przy tych wszystkich markach, które są jednak niszowe, takie jak Kunizek, Dobrze. SSC, czy ja zawsze nie wiem, jak wymówić, bo to nie jest jak ten koniak, to nie jest Hennessy, prawda? Tylko to jest Hennessy? E, chyba tak, ale nieistotne. Wiemy o co chodzi. <laughs> E, tak, no one mają tutaj o co, mm, o co powalczyć. To jest niesamowity komunikat, który idzie, e, idzie na cały świat. Dla tej małej grupy klientów też tak, przede wszystkim. Natomiast no, Koenigsegg mimo wszystko to już jest bardzo silna i wypracowana marka. marka. Oczywiście nie stoi, to jest tym ciekawsza marka, że nie stoi za nią ogromny kapitał, mhm. tak jak mamy w przypadku Bugatti, stoi... Niesamowity człowiek i, i, i taka inżynieria pomysłowości. Ten człowiek ma mnóstwo patentów, które w teorii wydają się bardzo oczywiste. Jak już spojrzymy, jak są zrobione, Ale trzeba na nie nich za to nie wpadł. Tak. To jest tak, że nie wiem, mamy te specyficznie otwierane w Kenigzegach drzwi, yy, które. Minimalnie tylko odstają od nadwozia. Mamy tam takie specjalne zawiasy, które równolegle w dwóch płaszczyznach się przesuwają, przez to te drzwi od, od jakby obrysu nadwozia odstają minimalnie. E, mamy tą technologię z trzecim amortyzatorem tylnej osi. E, to się chyba triplex nazywa, mhm. gdzie tam dzięki temu można odciążać ten nacisk, który przy tych prędkościach, które osiągają te samochody osiąga niesamowite wartości, czy chociażby coś co dzisiaj się popularyzuje, czyli karbonowe felgi. Mm. Oni byli pierwsi? Kenigzek y, pierwszy jako pierwszy zrobił karbonową felgę, co więcej, y, jako pierwszy i jedyny do tej pory robią w taki sposób. On opatentował taką technologię, która nazywa się, jak dobrze pamiętam, ercor tu chodzi o to, że to jest felga z włókna węglowego, ale ona jest w środku pusta. Mhm. A przy tym oferuje niesamowity poziom. Czyli jest jeszcze bardziej lekka, bo to jest sam tak. jakby obrys. Tak? Tutaj celem było absolutnie zmniejszenie do minimum tych mas nieresorowanych, które, które nie pozwalają się kontrolować zawieszeniem. Mhm. I w, dzięki temu, że ta, na, tej fel, na, na takiej feldze, na, te, na takich felgach m, jesteśmy w stanie zrzucić nawet kilkadziesiąt kilogramów takiej masy nieresorowanej, mamy zupełnie inną kontrolę m, nad autem. I to zarówno jeżeli chodzi o skręcanie, e, jak i przyspieszanie, jakieś bezwładności i tak dalej. No mówię, tutaj wykluczamy, e, wykluczamy ten element, którego nie da się kontrolować nawet nie wiadomo jak kosmiczną inżynierią m, zawieszenia. Także... Bardzo fajne, bardzo dużo ciekawych patentów. Teraz Gemera w tym roku, którą Kenigsek zaprezentował. Tak, tak, Mega GT, pierwsze tego typu auto czteroosobowe. Tam jest chyba 1700 KONI, nie? Albo nawet 1750. E, I technologia Freewell. To jest też coś, czego dotychczas nie było. To jest akurat technologia finansowaniem rozwoju, którą on wsparł się Chińczykami. To jest też bardzo ciekawe zagadnienie, bo. W związku z tym, że wsparł, wsparł się Chińczykami, można zakładać, że jest to technologia, która ma szansę upowszechnienia. To są silniki bardzo mało emisyjne. Mamy spalinowy silnik trzy w tym cylindry, aucie. Prawda? Tak, Trzy Ale... cylindry, dwa litry pojemności, i aż 650 koni z tego silnika. Czyli nowe AMG. Hmm, nawet trochę więcej. Hmm. Chociaż jakby dodać jeden cylinder do tego, który istnieje. E, natomiast y, zaletą tego silnika jest bardzo niski poziom emisji. Praktycznie no, Zbliż, zmierzający do zera, tak? To jest też taka, to jest też jakby, umówmy się, nadzieja dla e, trochę tych, tej motoryzacji, tych silników spalinowych, no bo już teraz zewsząd są te naciski, lobby, e, że wszystko musi być elektryczne. Wszystko musi być wodorowe. elektryczne. No i, i mnie też zdziwiło, że nikt nie zwrócił na to uwagi, nie mówiło się o tym szerzej przy okazji tej premiery. Mm, Ale wydaje mi się, że sobie odpowiedziałeś o tym na początku, skoro jest to chińska technologia. E, to znaczy, ja to tak postrzegam, mhm. że, jeżeli, że jeżeli jest tak, że mamy tutaj taki kapitał, to jest bardzo duża szansa na upowszechnienie tego, tak? No tak, ale to może być też powód, dla którego nikt o tym nie, nie mówi w kontekście e, emisji, prawda? Skoro już odpowiedni duży kapitał został zainwestowany w rozwój elektromobilności, mhm. to dlaczego teraz miałbyś wspierać konwencjonalne silniki, które są delikatnie innej budowy? A to tak, oczywiście. Natomiast to się jeszcze będzie boksować na, no na tak. rynku przez kilka najbliższych lat, chociaż moim zdaniem nie ma już szans na to, żeby odwrócić ten trend, przynajmniej w Europie, który mamy związany z elektrykami. Tu już jakby trochę jest pozamiatany. Ale powiedzieliśmy SCC, SSC Tuatara. SSC. Mm -hmm. Sercem tego samochodu jest nie silnik elektryczny, ale 5,9 litra V8, który produkuje tyle samo koni, co Właśnie wspomniana przez Ciebie gamera, gamera gemera, gemera, gemera. czyli 1750 koni, współczynnik CX wynosi 0,279, mhm. czyli opór powietrza jest niewielki. Tak, to jest dość kluczowy parametr przy tych autach, chociaż tak naj, naj, to, nad czym należy najskuteczniej, co jest najtrudniejsze do opanowania, to jest ten niesamowity nacisk na, na osie pojazdu. Który generowany jest przy tych prędkościach. Tak? Tutaj opona musi wytrzymać coś, co z fizycznego punktu widzenia wydaje się nie robialne, Rozumiem, tak? Prawda? Dlatego w tych autach, które pokonują te prędkości, właśnie pojawiają się te amortyzatory, które są w stanie troszeczkę ten docisk tylnej osi zluzować, zmniejszyć wartości. Natomiast no, też jakby. W tej lidze tych prędkości funkcjonuje tylko jeden producent opon i Wszystkie te auta, które te rekordy biją, czy to jest Chiron, czy to jest Koenigsegg, czy, czy SSC, no to tam tylko jeden model opony wchodzi w grę. Tam jest, myślę, Sport spotkap 2, i wszyscy z tego korzystają. No nie ma konkurencji. Nie ma jakby konkurencji, Pirelli, prawda? Nie. Nie, też jeżdżą Też tylko I okay. rekordy też tylko, tylko na, tej, na tej oponie. No i w zasadzie tutaj nie ma alternatywy. Już w tych autach, które są 400, plus, oczywiście tam z formalnego punktu widzenia, to mamy cały czas chyba indeks prędkości Y, czyli te opony powyżej 300 km na godzinę, ale to jest, yy, yy, to jest zupełnie inna opona. Te opony, które były do, do, do Cirona robione i tak dalej, to mamy tak jak w przypadku chociażby tej opony wspomnianej, tej, na której był rekord bity, mamy Cap 2 tak? Tak, mamy Cap 2 mamy 532,7 km, natomiast ta opona równie dobrze. Ten sam model opony który znajdziemy w, nie wiem, nowym M2CS, tak? No. Tylko, że tutaj ta opona kosztuje tysiąc, powiedzmy, 500 zł, a tam y, będzie jedna sztuka to to jest kosztowała... To opona o tej samej nazwie. Nie zaryzykowałbym, że to jest ta sama opona. Tak, to jest opona o tej samej nazwie i w taki sposób trzeba to traktować. Tak samo, nie wiem, na przykład tworzenie opony... No to jest bardzo Dydy... dobry trik marketingowy. No, ale tutaj mamy na przykład także dopisty na przykład. To jest ciekawy przykład. On zawsze obrazuje skalę dostosowania ty, tego elementu, bo w piście mamy na przykład... Oponę też dedykowaną do tego modelu, homologowaną tylko dla tego modelu, i żeby wy, yy, wyprodukować tą oponę to w ramach badań i rozwoju, tworzyli tą oponę przez rok, mhm. przez tyle ją testowali i złożyli 1200 sztuk yy, opon na te testy. No i to, to później jakby uzasadnia cenę tych opon, dlaczego ta opona dla, dla Ferrari kosztuje tyle, a dla BMW yy, tyle. No, nic na to, że nie ginie. Natomiast y, wracając, tak, no mamy, mamy V8 w SSC, mhm. 5,9 litra, podwójnie doładowane. Mm. Na paliwie E85, 1750 koni. Tak, na zwykłym chyba 1300 albo 1350. To tak. no tutaj większość tych aut, tak samo jest w przypadku Koenigsegga, ma rozbieżność yy, w, zależności moc, w zależności od, opoł, od paliwa. paliwa mhm. tak. Tam można tak. zmieniać systemowo, w jaki sposób silnik się zachowuje. I... Tak. I zgadza się. No to jest. Prędkość to było coś, co. To, maksymalne <coughs> prędkości te rekordy to było coś, co towarzyszyło motoryzacji od samego Tak, początku. ale przez jakiś czas one się uspokoiły, prawda? Tak, jakby przez pe pewien okres wszyscy przestali te, to robić. Jakoś nie wiem, około tego Jaguara XJ, wiesz o którego mi chodzi? O ten hyper samochód z lat 90. Tak, XJ220. Dokładnie. I wtedy e... na chwilę wszyscy później przestali. Mam wrażenie, jakby się umówili, że więcej nie trzeba, że już nie ma potrzeby. Wiesz, ja myślę, że to być może się umówili, my tego nie, tego wiemy. nie wiemy. Oczywiście możemy sobie spekulować. Mm. Oho, przepraszam. Poza tym to wymaga niesamowitych nakładów yy, finansowych. Pieniędz, tak. Zawsze takie zabawy są bardzo, yy, bardzo kosztowne. Z różnych względów. Poza tym trzeba znaleźć śmiałków, chociaż chyba z tymi nie masz takiego problemu. Ryzyko przy. Um... A ten rekord został popełniony przez Olivera Weba, który tak. swoją drogą też ma dosyć taką dużą. E, popularność, świadomość online. Nie świadomość, to złe słowo, ale e, obraz, tak? Jest, tak? jest dosyć znanym kierowcą w internecie. Tak, zgadza się. E, no i tutaj tutaj właśnie. Mm, Pojawia się temat tych śmiałków. No bo umówmy się, ryzyko przy, przy takiej próbie też jest bardzo wysokie. Tutaj teoretycznie wszystko mamy wyliczone, wszystko powinno być tak, jak sobie policzyliśmy i założyliśmy. Natomiast no w mimo Kamień, wszystko to, piach, jest, to poślizg, jest droga cokolwiek. publiczna. To nie jest laboratorium, to nie jest. Taśma. To było na lotnisku akurat, ale. Hmm. No, na lotnisku to jest chyba, że y, to jest fragment drogi y, road 160 chyba o ile się nie mylę na tej drodze, y, bo to na tej samej drodze rekord y, był poprzednia Gy. Y a nie rzeczywiście to ja się pomyliłem e, Amerykańska maszyna została zabrana na drogę startową 160 nieopodal Las Vegas. Czyli... To, ty, to, to tutaj w 2017 zeg pobił swój rekord. I tak dokładnie tak no, a w Wcześniej już SSC też miało taki epizod w 2007 roku też mhm. było rekordistą, także, także to się to się zmienia. No ja myślę, że Keniksek spróbuje. Mówi się o źródłach zbliżonych do źródeł, że, że oni celują w 520. No Tutaj e, kierowca powiedział, że potencjał był jeszcze na dużo więcej. Zresztą o tym świadczą ostatnie pomiary. pomiaru. Mhm. Po pierwsze, w jedną stronę było. 532 rekord mamy na poziomie 508, więc tu już wiemy, że potencjał. Po drugie, ostatnie sekundy tego pomiaru wskazują na to, że on przyspieszał jeszcze na tyle dynamicznie, że, że tam dalej jest potencjał na, na więcej. To tam też są pewnie obliczenia i tak dalej, ile ta opona, która jest też jest w stanie wytrzymać, bo to są już i tak jakby kosmiczne warunki, ona poza tym tam się zużywa z prędkością e, światła. To jest tak, że ja pamiętam jeszcze jak dla Bugatti, dla Veyrona chyba było podawane, że z maksymalną prędkością e, może jechać na tej oponie, na której, która była jego fabryczą, 8 minut chyba. Hmm. Hmm. To, coś takiego było, tak. Tak, to jest chyba, zresztą nie wiem, czy Tylko na więcej tam pozwalało jechał, paliwo. Tak. <słysza> <słysza> zresztą, chyba było, że w 15 minut spala się cały bak, jak próbujesz e, osiągnąć jechać. tą prędkość. Mm -hmm. Ale wiesz co, może skończmy z tymi najszybszymi z najszybszych. I porozmawiamy o nowym BMW M3 i M4. O to jest bardzo ciekawy temat. Bo są nerki, prawda? Przede wszystkim. A ja myślę, że. Jak znaczy, co tak. wizualnie uważasz wiesz, o tym, No To jest tak, że. Cały czas narzekamy na to, że, że w tym designie, w tej stylistyce nic się nie dzieje. I Jak to ja się dzieje? To ja już mam źle. nawet takie <laughs> powiedzenie, że dzisiaj ludzie w kontekście oceny stylistyki aut dzielą się na tych, którzy uważają, że auto jest brzydkie, bo jest podobne do nie wiem, do Kia, Hyundai albo czegokolwiek z tamtego rynku, albo jest brzydkie, bo jest niepodobne do niczego. Czyli generalnie każde nowe auto jest brzydkie, al albo jest do czegoś podobne, albo nie. Natomiast. Y Stylistyka nowej, e, nowej M3, M4 z przodu oczywiście przez tenerki jest mm. mocno kontrowersyjna i to absolutnie nie podlega mm, dyskusji. Ja obserwowałem też y, reakcje Krupowiczów, y, obserwowałem komentarze na fanpage'u, przy pierwszych publikacjach, jak to się pojawiło i tak dalej i z każdą publikacją y, liczba, to, ilość Entuzjastów i wrogów zmieniać. To znaczy także. Na korzyść pewnie. na korzyść, tak. Czyli nastąpiło już pewien, nastąpił pewien poziom oswojenia z tą stylistyką. I oczywiście jest grupa ludzi, którzy nie lubią tego, nie trawią i deklarują, że nie będą e, trawić nigdy. nigdy. Natomiast e, no, z moim zdaniem odbiór się zdecydowanie zmienił. Ja widzę sam po sobie, że na, jak zobaczyłem pierwszy raz te tenerki. Ja zresztą widziałem pierwsze zdjęcia tego już kilka miesięcy temu, bo... Ja też, ale tak do końca nie chciałem uwierzyć w to, bo te, te zdjęcia się pojawiały w internecie tych tak samochodów. Ja uwierzyłem, jak dostałem gdzieś tam zdjęcia w którymś momencie z fabryki, po, Aha, jak wiesz, w fabryce okay. pracuje wielu Polaków. E, I to oczywiście. To, Masz to prawdziwe insidery. Tak, teraz zrobiło się trochę trudniej i mm, zresztą po tych akcjach, gdzie te zdjęcia wypływały. Między innymi na naszym rynku, mhm. to, no to pojawiły się pewne trudności, i już teraz praktycznie jest niemożliwe, żeby to dostać. A może nie tyle niemożliwe, co, co trudniejsze. Natomiast y, widziałem zdjęcia tego auta i jakby wtedy nadzieja y, została pogrzebana i wydawało mi się to dramatyczne. W momencie premiery też y, jakby zero optymizmu, i, i raczej odbiór ciężki. I pojawiają się gdzieś tam kolejne materiały z ulicy z tymi autami, pojawiają się różne specyfikacje. No i ten odbiór zaczyna się już powoli zmieniać. Ja już też nie podchodzę do tego w sposób taki e, buntowniczy, bo są takie specyfikacje, które bardzo mi się podobają. Na przykład jestem trójka, już mnóstwo zdjęć chyba z muzeum w takim szarym macie. I ona wygląda bardzo fajnie. Widziałem też taką nie w tym takim jasnym zielonym, tylko w ciemniejszym zielonym i też tak. już zaczyna wyglądać no całkiem i to atrakcyjnie. Jest fajnie, natomiast y, 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 się śmiałem, bo popełniłem też taką publikację, że, że te nerki, to jest tylko taki temat zastępczy, bo mamy z jednej strony te nerki, które, które absolutnie skoncentrowały całą dyskusję na temat tego samochodu w sobie ukierunkowały tą dyskusję, natomiast nowe M3 i nowe M4 jest, cięż. jest ciężkie, po prostu. To, czy będzie czuć, czy ono jest ciężkie, czy nie, to, to się okaże, jak tymi autami będzie okazja pojeździć. Absolutnie nie wątpię, że to będą fantastyczne auta, jeżeli chodzi o ich właściwości sportowe. Poza tym uważam, że to będzie najlepiej sprzedające się M3 i M4 razem. W historii, bo mamy pierwszy raz MX Drive, który moim zdaniem diametralnie poszerzy odbiorcę na to auto. To jest tak, że za mnóstwo osób, które nie kupowały tego auta tylko i wyłącznie dlatego, że było to auto tylnonapędowe, w tym momencie, kiedy, kiedy mamy MX Drive, czyli mamy napęd na obie osie z opcją przełączenia tylko na tylną oś, liczba odbiorców, ilość odbiorców. Bardzo mocno się powiększa. Mnie najbardziej zaskakuje i ja nawet się zastanawiam, czy to nie są błędy w, w specyfikacjach producenta, że wychodzi na to, w zależności jeszcze według której normy jest podawana waga dla M8, to tam wychodzi, że M4 w competition i w automacie bez napędu na cztery koła jest lżejsza od M8, tylko tam od powiedzmy, nie wiem, 85 chyba do 130 kg ta mm -hmm. różnica. To jest. To jest zaskakujące, nawet y, pozwolę sobie zadać pytania gdzieś tam u źródła, z czego to wynika, nie wiem jeszcze z czego to, to wynika, ale to jest y, wydaje mi się aż niemożliwe, tak? No bo poprzednie F3, F80, czyli poprzednia generacja M3, czy, czy tam F82 w przypadku M4, Mm, no to nie było auto stare, które nie miało systemów bezpieczeństwa, nie miało tych wszystkich gadżetów, multimediów i tak dalej. Mamy w zasadzie. Yy jeżeli chodzi o inżynierię taką wymaganą, mamy bardzo podobne auta. No to, co różni się, no to mamy teraz WLTP i gpf -y, ale one już w F80 też były. No, hmm. chociażby, nie wiem, w M2, prawda? Widzisz tak. samochody, które miały ten filtr i nie mają i... Brzmią zupełnie inaczej. Brzmią zupełnie inaczej, ale waga się znacząco nie zmieniła. Tak, no więc, więc nie wiem i zastanawia mnie bardzo to, co spowodowało, że, że auto jest aż tak dużo cięższe. Może A... samo przygotowanie pod napęd na cztery koła już w sobie waży. No Mamy wspólną platformę dla wielu teraz nowych modeli mhm. w, która jest współdzielona no bo tak jest rozsądniej, taniej i wydajniej z ekonomicznego punktu widzenia. Mamy tą skalowalną platformę. Myślę, że różnice względem chociażby tego M8, który wspomniałem, mogą wynikać z ilości użycia włókna węglowego. W konstrukcji M8. M8. No tam, mamy, tam może być tak. To jest, to jest wszystko, jakby moja spekulacja, bo, bo jakby danych takich twardych na ten temat. Nie ma, natomiast no, cały czas to jest no, m jest nieporównywalnie większym samochodem i ciężko sobie uzasadnić. Oczywiście producent tłumaczył na prezentacjach, że to jest tak, że to auto też urosło znacząco i względem poprzedniej generacji, bo tam jest po kilkanaście chyba centymetrów nawet różnicy, ale dalej to gdzieś tam jest dwa segmenty mniej niż ta, ta m i Uważam, że to jest bardzo zastanawiające. Cena podstawowej BMW M3 wydaje mi się całkiem atrakcyjna, bo tylko 414 tysięcy złotych. jak za podstawowe BMW M3 to nie jest nie, ogromna to jest, suma. To wiesz, przy tym przy, przy tym gdzie nie wiem, M2 dobrze wyspecyfikowana kosztuje, jesteśmy w stanie tam dobić sobie do 4 stówek, no to możemy mieć wziąć pod uwagę realnie taki, taki dylemat czy, czy wziąć do m dwójkę czy trójkę Aczkolwiek tego dylematu Europejczycy mieć nie będą bo w Europie m dwójka najprawdopodobniej za chwilkę Zostanie, zostanie usunięta. Tak? No, będzie jeszcze produkowana przez jakiś czas y, na pozostałe rynki, gdzie WL to nie obowiązuje. O tym BMW-2 i usunięciu głosu europejskiego rynku tylko się mówi i mówi, a to się w końcu nie dzieje. Nie? nie, no to pierwsze głosy pojawiły się chyba gdzieś tam w czerwcu. Ja pierwszy raz o tym pisałem na grupie, właśnie gdzieś tam koło czerwca. Y, no i teraz, właśnie, wydaje mi się, że mamy koniec, co to jest końcówka produkcji? Myślę, do końca roku mhm. i i koniec. No możemy się spodziewać, że dilerzy, jeszcze importerzy zgromadzą zapasy M2, yy, M2 i będzie można jeszcze te auta mm, kupić. No Mamy teraz M2 CS-a, yy, który, który też... Może Raczej nie, tyle... nie będzie specjalnie popularny na polskim rynku ze względu na jego cenę po prostu. No, fajnie wyposażony egzemplarz to jest pół miliona złotych, co w przypadku M2 -ki? ciężko Za sobie Za to uzasadnić. możesz mieć M3 Competition już doposażone. Owszem, w ogóle podoba, co mi się podoba bardzo w przypadku M3 i M4 to to, że jest bardzo szeroki wachlarz ofert. Czyli mamy tak, mamy wersję z napędem na tylną oś, mamy wersję z manualną przekładnią, mamy wersję z przekładnią automatyczną. Będziemy mieli od lata przyszłego roku wersję z MX Drive, i tak naprawdę każdy tutaj jest w stanie znaleźć sobie i zaspokoić te swoje potrzeby i oczekiwania względem tego typu auta, bo, bo są rozwiązania nadal te purystyczne. Nazwijmy sobie dla, dla ortodoksyjnych fanów napędu na tył i manualnej przekładni. Paradoksalnie u nas, u nas w Polsce już jest mały potencjał na sprzedaż tego typu aut, ale Niemcy jeszcze bardzo chętnie, bo nawet jak się przejrzy rynek aut używanych, mm, chociażby BMW, <coughs> takich o powodzeniem. w przypadku M2, właśnie y, mocniejszych trójek BMW albo M3, to tam na rynku niemieckim, wtórnym rynku jest dużo więcej tych aut oferowanych z manualną przekładnią niż, niż u nas. U nas to jest naprawdę incydent i jak ktoś sobie gdzieś tam na stok e, który z dealerów wziął auto z manualną przekładnią, no to często jest... Stałe. E, jest to taki element wyposażenia wnętrza, no. e, Także to, to pokazuje, że już, e, że nie jesteśmy mimo tego, że cały czas słyszymy gdzieś tam w tych dyskusjach i tak dalej, że... że tylko Prawdziwy taki... kierowca to jeździ tylko z manualem. No a w praktyce to, w praktyce to tak nie, nie do końca to tak wygląda. BMW M3 Competition to jest 510 koni produkowanych z 3-litrowego silnika, 6 cylindrów ustawionych rzędowo, a moment maksymalny obrotowy to 650 Nm momentu obrotowego. No i tak jak już wspomniałeś, może być napęd na tył albo napęd na cztery koła. I może być skrzynia manualna, aczkolwiek wtedy nie w wersji Competition, czyli nie, 480 koni. Tylko... A, jeśli I 550 kompleks... n o ile dobrze pamiętam, jest w Wtedy? zwykłej wersji, 100 okay. n mniej, ale jest fajniej, dostępny, bo jest dostępny w szerszym zakresie, bo tam jest chyba od 2750 do ponad 6 000. Czyli co, ten samochód, który rzeczywiście warto kupić, to 480 koni, manual, napęd na tył, tak? Znaczy, ja bym takiego nie kupił. <śmiech> <śmiech> nie, ja już, ja bym nie kupił takiego auta z przykładem no, auto do zabawy, to pewnie tak. Ale to nie m 3. Bo m 3 to, to jest jednak takie auto, które potraktowałbym jako uniwersalne i nawet jedyne e, w rodzinie, to w domu, jest to takie no. daily supercar. Natomiast wiesz, jakbym chciał kupić tego typu auto, to bym kupił Caymana GT4, no. No okay. I wtedy z manualną przekładnią. A to jest auto do kochania, które kompletnie nie nadaje się do jeżdżenia na co dzień. No ja miałem okazję w sierpniu chyba spędzić z tym autem kilka dni. Fantastyczny samochód. Mega byłem nim zajarany. No ale yy, jakby nie ma co zaklinać w rzeczywistości. To jest samochód, który kompletnie nie nadaje się do tego, żeby <laughs> używać go na co dzień. Yy, na ulicach tam ten przedni splitter jest yy, ogromny. Nie ma lifta. Yy, no bardzo. Yy, bardzo trudne sprawy, do, jeżeli chodzi o jazdę. jazdę po Natomiast y, mówię, no, samo auto, to jak tam skrzynia działa i tak dalej, te emocje, które buduje. Super. Natomiast nie, niejako, niejako no to jest auto na tor, no i to nie ma się co oszukiwać. Albo ja bym tego, bardzo się w chciał się przejechać BMW M2 z manualem, bo miałem ja okazję jeździłem. jeździć competition z. Jeździłem zwykłą M2 i jeździłem Competition, ale też tylko z przekładniami automatycznymi. Powiem ci więcej. W ogóle nie wiem, czy ja na żywo widziałem M2 z manualną przekładnią. Ja widziałem M4 z manualem. Tak, to, 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 to się zdarzało, szczególnie na początku. Bo tak. to, to jest też taki temat, który ewoluuje. Wiesz, F3, F82, F M4 poprzedniej generacji, no to już ma ładnych parę lat. I... I jeszcze nawet jeżeli weźmiemy, że to było 6 lat temu, no to ten poziom konserwatywności fanów BMW był dużo większy. I zobacz jakie było ogromne oburzenie, kiedy poszła informacja o tym, że M5, to które mamy aktualnie, bo właśnie, no teraz mieliśmy Lift, mamy mhm. LCI, że będzie miało ten MX Drive. Że jak to? Profanacja no, że w nie ogóle, będzie i tak miało dalej. tylko napędu na tył. Tak? tak, no i. Nawet chyba wszystkich uspokoili mówiąc: patrzcie, Drift Mode, z którego nigdy prawdopodobnie nie skorzystacie, jest Drift Mode, jest super. I no wiesz, w m 5 ja znam bardzo różnych odbiorców tego auta. Niektórzy bo... jeżdżą tylko na Drift Mode. Yy... Tak, no ja mam wielu kolegów, którzy jeżdżą w ogóle BMW, to jest wiesz pierwsze co, to tam jakby domyślnie masz ESP off i, mhm. yy, no i w przypadku M5 to, to ten drift mode jest yy, napęd na 2WD opcja, jest też yy, na podorędziu non-stop. Natomiast jest też bardzo dużo klientów, yy, którzy korzystają z tego auta jako yy, takiej limuzyny daily, limuzyny oczywiście w cudzysłowie. To są też często ludzie, którzy kupują sobie najmocniejszy wariant tego auta, czyli wariant Competition, a później narzekają, że mają za twarde zawieszenie. Pokutuje coś takiego strasznego, że wśród klientów, że muszą mieć tą najmocniejszą, najmocniejszą najmocniejsza jest najlepsza, i robią sobie w ten sposób krzywdę. Ja sam uważam, że w przypadku tych aut, chociażby każde M550i, M850i jest dużo przyjaźniejszym autem na co dzień niż te wersje pełne M. No ale okej, okay, rozumiem, że ktoś chce mieć pełne M, a nie w cudzysłowie podrabiańca. No i Bierze tą, tą MK, no ale wtedy mało MK trzeba wziąć jeszcze competition, bo ma 25 koni. No bo jak już zrobiłeś ten jeden krok, to tak. dlaczego masz nie kupić tych sportowych butów? Prawda? 25 koni więcej, co pozostaje kompletnie bez znaczenia, bo te auta często mają fabrycznie takie nadwyżki, że jak pomierzymy, to, to ta moc yy, zwykłych wersji competition jest bardzo podobna. No ale dostajemy w prezencie właśnie ten zupełnie inny setup zawieszenia, który jest kompletnie na niekorzyść. No i producenci słuchają um, tych takich głosów, że ci klienci chcą mieć te najmocniejsze wersje, ale później nie chcą narzekać, że mają za twarde zawieszenie. No i tak jak w przypadku na przykład M5 LCI, to tam zawieszenie, z, szczególnie jeśli chodzi o tył, no mocno się zliberalizowało i nie jest tak hardkorowo. Myślę, że to, to, to odpowiada na dużo więcej potrzeb. Nie jeździłem jeszcze nowym... E63S po lifcie, więc nie wiem, jak tam to wygląda. Natomiast no moim zdaniem to jest właściwy, właściwy kierunek, bo mówię się, to ktoś, kto kupuje M5 i tak najprawdopodobniej nigdy tym autem nie pojedzie na tor. A jeśli jeździ na tor, to ma drugi samochód do jazdy na tor. Zgadza się, bo nikt rozsądny, znaczy każdy wie, jak auto dostaje w tyłek, za przeproszeniem, mm. na torze i auto, które używasz na daily, szczególnie auto tak drogie, bo, bo w przypadku tych aut mówimy o kwotach rzędu tam, nie wiem, 700-800 tysięcy, ehm, no to na torze bardzo łatwo zrobić krzywdę. No to, to ani waga, ani, ani, ani sam samochód. <coughs> to, to nie, mi się podoba to, że producenci też odchodzą od komunikacji tych aut yy, w kontekście toru. O ile jeszcze uważam, że komunikacja Właśnie takiego, nie wiem, Mercedesa C klasy, czy tych małych A, czy w przypadku BMW właśnie M3M4 ma sens komunikacja Aha. w kontekście toru wyścigowego? O tyle yy, w tych większych absolutnie nie i. Tylko wiesz, wtedy się pojawia pytanie, no to jeżeli nie zabierzesz go na tor, to po co ci y, hamulce, które są wykonane z materiałów, które się szybko zepsują? Jak już pojedziesz, nie, no musisz mieć ceramikę, bo no jak właśnie. na przykład będziesz jechał, nie wiem, do Sopotu przez y, niemiecką autostradę, mm -hmm. no to jedno takie hamowanie z 250 do 100 i potem drugie i okay, stalowy okay, hamulec puchnie. Jasne. Więc to ma, to ma absolutnie sens. I ceramika w tych autach, szczególnie, że Ona te się szybciej auta, nie zaksuje? To nie jest tak, że te auta będą nie, używane no, jako Nie, to się jako też daily? zmieniło inżynieryjnie, bo w ogóle ceramika była jeszcze w Kilka lat temu to też był taki problem na co dzień, tak? Wsiadałeś rano do samochodu, hamulce piszczały, no. zanim się rozgrzały, były kompletnie nieefektywne i. I też nie mogłeś na nich mocno hamować. Tak, w kontekście jazdy na co dzień było więcej problemu niż e, realnego zysku. Mogłeś się pochwalić, że masz e, ceramikę. Fajne hamulce. E, potem mogłeś się pożalić, jak musiałeś tam kilkadziesiąt tysięcy zapłacić za jej wymianę. Natomiast no, to też jest tak, że w tym obszarze inżynieryjnie przez te kilka lat się sporo wydarzyło. Mamy systemy osuszania, dogrzewania tego hamulca. On tą efektywność, temperaturę swoją roboczą łapie dużo szybciej. On przestał być upierdliwy e, na co dzień. Oczywiście będziemy, mamy zwolenników tego hamulcenia, natomiast jeżeli ktoś jeździ szybko po autostradach, to uważam, że ceramika ma absolutnie sens w tych większych, cięższych y, autach. Są we wszystkich y, samochodach. No to jest zupełnie inna, y, zupełnie inna efektywność. No. Zaczęliśmy od Tuatary, później było M3, później na chwilę zrobiliśmy wycieczkę do S63 M5, a teraz będzie Ford Mustang Mac 1. Czyli, innymi ja też... słowy, jest to bulit tak naprawdę. Tylko już nielimitowane. To jest ten sam silnik, czyli 460 koni. Wiesz co, ja to się boję trochę wypowiadać na temat mustanga w ogóle. Dlaczego? Hmm. Chyba, chyba, że to jest, chyba, że właśnie to jest to niebezpieczne pytanie. Nie wiesz, co to jest. Ja, ja żartuję, bo ja, ja zaliczyłem kilka takich szczerych wypowiedzi na, na temat tego, co myślę o, o, o mustangu GT. Ja bardzo dobrze znam historię tego auta. To może przypomnijmy, strony... dla, dla tych zupełnych laików, jest to Kupę no. od Forda V8, 5-litrowe, 460 KONi, dostępne z manualem i z automatem. Automatu nie polecam. E, no. no. Bardzo specyficznie działający 10-stopniowy automat, który, no jakby który jest od... dobry w większości modelów Forda, aczkolwiek w Mustangu niekoniecznie.

Był dla mnie nowym doświadczeniem na pewno, bo, bo y, takie przelatujące co kilka przełożeń y, biegi naprawdę były zaskakujące. No, ale, ale tak to do zasady może. jest to dobry samochód, tylko to nie jest sportowy samochód, nie należy o nim tak myśleć. Ja mówić. myślę, że, że, że największym problemem Mustanga nie jest Mustang sam w sobie, tylko ta filozofia, którą jakby część społeczności próbuje do niego dorabiać, bo ja znam bardzo świadomych właścicieli tego auta, świadomych jego wad i zalet i też ludzi, którzy świadomie zdecydowali, się ten na samochód, mhm. z całym tym dobrodziejstwem, w cudzysłowie, inwentarza. Mm, I e, ja wierzę, że można jakby być bardzo usatysfakcjonowanym i szczęśliwym z posiadania z jazdy tym autem. No natomiast no, to nie jest super auto. No to jest takie auto, gdzie, e, no, gdzie mamy inżynierię tego auta odzwierciedla jego cena. E, I to nie jest tak, że on jest bardzo uczciwie wyceniony, tylko ale no, wiesz, to jest to na pewno jedne z tańszych V8, 460 tak. koni na rynku. I w tej wersji wyposażenia, znaczy w tym Mac1, mhm. zaczyna się. Znaczy, możesz wiesz, kupić za mniej ciekawszy... niż 250 tysięcy, co jest już bardzo atrakcyjną jakby ceną dla tak wiesz, naprawdę cruzera V8. O, tym, o, tym, o tej wersji auta też jakby nie należy wyrokować. To może być. Yy... To może być auto, które będzie jeździło dużo przyzwoicie niż ten. Bo ja osobiście uważam, że dużo lepiej, jakkolwiek tego nie powiem. Uważam się za fana motoryzacji i mam serce do aut. Natomiast ja uważam, że wiesz, podwozie yy, yy, w przypadku Mustanga EcoBoost ma lepiej dopasowane podwozie do możliwości yy, całości niż w przypadku GT. No, mhm. yy, tu mamy troszkę inną sytuację. W przypadku tego auta, zresztą. Mach 1 to jest... No, generalnie Mustang to jest legenda motoryzacji. W taki sposób jest postrzegany. Jest też niekwestionowanym... niekwestionowaną ikoną takiego sukcesu ekonomicznego w historii motoryzacji, dlatego, że tak, aczkolwiek myślę, że wiele osób raczej myśli o tym teraz w kategorii legendy i niekoniecznie pamięta całą tą otoczkę związaną tak, z, no, z sukcesem Mustanga. Zgadza się. Natomiast pierwszy Mach 1 to był właśnie ten, to nie wiem, chyba był 69 tak, rok, kilka tak. lat po debiucie e, samego Mustanga. Miał właśnie lepszy silnik, i tak dalej. I teraz mamy pierwszy raz tą wersję Mustanga e, w Europie, mhm. e, w specyfikacji europejskiej. I powiedziałeś mi, że to jest yy, tak jak w przypadku Bulita. Ja nie znam dokładnie specyfikacji Bulita, natomiast spodziewam się, że w przypadku tego auta to będziemy mieli troszkę yy, inny samochód niż yy, GT, też inżynieryjnie. Yy, że tam pewnie pojawi się dodatkowe oddzenie. Mhm. Bo ma 460 koni czyli okay, tyle, dobra. ile dostał boli. Natomiast tam pewnie nie wiem, jest szansa na lepszy hamulec. Nie wiem, czy ma, czy, czy nie ma. Natomiast myślę, że to auto będzie lepiej dostosowane do, yy, do możliwości samego silnika. W sensie jego podwozie będzie lepiej dopasowane do tego, co jest w stanie wykrzesać silnik. I oby tak było, bo yy, Twoje bo, przeczucia są słuszne. Okay. Albowiem Tysiąc kilometrów zostało pokonanych na Nürburgringu. Dodatkowo dorzucili tutaj nowy mechanizm różnicowy o sportowych nastawach, mający zapewnić lepszą trakcję oraz takie dodatki zmieniające charakter nadwozia, ale to już wizualnie. Dokładki mm -hmm. do zderzaków, lotki na klapie bagażnika i dziewiętnastocalowe nowe felki. Tam, nie wiem, czy jeszcze gdzieś mm, ze dwa miesiące temu czytałem e, o tym, jak były jeszcze plotki na ten temat, a nie oficjalne informacje, to właśnie była chyba dodatkowa yy, chłodnica oleju. Yy. Niewykluczone, że to jest, tylko nie zostało wspomniane w tym, Jasne, co czytałem. Także tam dużo, 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 moim zdaniem się wydarzy mimo wszystko pod spodem. Mamy chyba do wyboru w przypadku tego auta i manualną przekładnię sześciostopniową yy. i ten yy, wyjątkowy automat dziesięciostopniowy, yy, który też w bardzo wyjątkowy sposób działa. Jak ktoś będzie miał okazję sprawdzić, to polecam, to jest takie zawsze ciekawe, nowe doświadczenie. Czy to jest zaskakujące, bo ten samochód dysponuje ogromną mocą. Jakby nie patrzeć, 460 koni to jest duża moc. Bardzo przyzwoicie nadal brzmi względem innych aut. Tak, mimo, mimo tych wszystkich restrykcji z Można Unii w nim Europejskiej. Można kilka, zobaczyć kilka fajnych zalet. Aczkolwiek z tym automatem, ja miałem taką sytuację, że pamiętam, że dołączałem do ruchu i yy, chciałem. Nacisnąć delikatnie gaz. To nie jest tak, że nacisnąłem go mm -hmm. na maksa, żeby był, był jakiś, wiesz, downshift ogromny. I nie przypominam sobie sytuacji, w której dołączałem do ruchu i nie wykonałem efektownego skidu na najbliższe dwa pasy, próbując się dołączyć. I to nie jest tak, że ja chciałem, tylko nagle bieg spadł z piątego, którym nie wiadomo czemu dojeżdżałem do ulicy, na drugi. Mm -hmm. I nie było możliwości, po prostu ten samochód wpadał w poślizg. No i. No i to jest właśnie ten, to jest problem inżynierii tego, tego auta. nie w manualu tak, że... tego nie było, bo też jeździłem własnym z manualem. Natomiast no to, wiesz, to się mówi o tym, że, yy, że to jest auto niebezpieczne, no nie, że nie jest, nie jest niebezpieczne, to jest auto wymagające. Musisz umieć jeździć, żeby jeździć na Nie jest tak. To nie o to chodzi. No. To auto po prostu w tym przypadku jest niedorobione no. i tak nie powinno działać. Najzwyczajniej w świecie nie, nie w ten skrzynia nie powinna działać tak jak działa w tym samochodzie. Jest to coś. Yy wyjątkowego bardzo, tak tak to można grzecznie nazwać. Jest to no. No, To nie jest nietypowe, to jest po prostu, trzeba było użyć brzydkiego słowa tutaj, żeby I... określić sposób, w jaki to zostało zrobione, natomiast nie wypada. Ja zauważyłem, że ona najlepiej się zachowywała w trybie sportowym. Wtedy była najbardziej albo w tym manualnym, bo mogłeś rzeczywiście w miarę kontrolować to, co się stanie z tymi kołami. przy dziesięciu przełożeniach to też jest takie już wtedy, wiesz, bardzo angażujące. No, jak to co tak. dla <laughs> W ten sposób można było. Nie, nie po to, to kupiłeś keś... automat, żeby teraz być zaangażowany w zmienianie 10 biegów. E, tak, to prawda. Także tak to, tak to wygląda. No, bardzo specyficzne auto, natomiast no, dalej jedna e, z najtańszych propozycji na rynku z wolnosącym V8, które bardzo przyzwoicie brzmi, spektakularnie wygląda. To jest tak, że jak przyjedziesz tym autem pod dom, to sąsiad na pewno będzie bardzo zdenerwowany, bo to auto wygląda na przynajmniej dwa razy droższe niż, niż jest. Mało, wiele, mało osób w ogóle sprawdza, ile ten samochód kosztuje, prawda? Ale ja bardzo bardzo też dużo ludzi zauważyłem. kiedyś sięgnąłem i. Nawet nie pamiętam, czy to były polskie badania, czy nie e, była taka ankieta, gdzie było porównywalne właśnie mm, BMW M3 chyba i Mustang, i BMW, BMW M3 poprzedniej generacji, bo to nie wiem, gdzieś tam ze dwa lata temu mhm. widziałem. I wyobraź sobie, że jakby z tej ankiety wynikało, że e, Mustang jest dwa razy droższy Od BMW. E, w kontekście postrzegania przez przypadkowych e, mhm. przechodniów, tak? E, no, i, i myślę, że tak w istocie jest. Ludzie, którzy się nie są blisko motoryzacji, postrzegają Mustanga jako auto dużo droższe niż ono w rzeczywistości jest. Czy ja pamiętam, że jak jeździłem Mustangiem, to wiele osób było zdziwionych, że to jest Ford. E, bo z, takich, z takiego mojego nawet bliskiego otoczenia, które nie mhm. jest specjalnie zainteresowane samochodami, bo nigdy na Fordzie, jak się przypatrzysz, to ja nigdy na to nie zwróciłem uwagę, ale na Mustangu nie masz ani jednego znaczka Forda do czasu, kiedy nie wejdziesz do środka i tam mhm. jest Ford Expert albo Ford Performance, coś, coś w tym stylu. W związku z czym oni myśleli, że Mustang to jest Mustang, Mustang po prostu. No. A to też jest ciekawe, tak? W kontekście właśnie takich, yy, takich rzeczy, jak marki, po, postrzegane a, a nie czym jest w istocie, nie? No to, to faktycznie, no, wizualizacji Forda nie ma na tym aucie. No i, i, i ja akurat do takich informacji nie nie dotarłem, ale wierzę, że tak może być, że Mustang to jest Mustang po prostu, tak? W oczach w, wielu ludzi. W, w oczach moich znajomych tak było, mhm. także to, wiesz, to jest wąska próba, ale jestem bardzo pewien jej wyników. Mhm. E, także tak. Ale e, opowiedz mi proszę, może wróćmy do tego X5M, tak? Czyli tak, dokładnie tak, SUV. taka kolejność. Dobrze, idealnie. E, V8 pod maską, ile? 600? 625, bo to była oczywiście wersja 600... competition. Okej, okay. <laughs> czyli masz sportowego, wielkiego suwa dla całej rodziny, ale jednocześnie setka w... 3,8 sekundy. Okay. No i ja weryfikowałem to, zrobiłem pomiary i faktycznie nawet tam chyba 3,74 albo 3,76. I to na chłodnej oponie przy 7 stopniach na zewnątrz. To imponujące. I przy pierwszej próbie z miejsca taki wynik. Ja zresztą nie mam sumienia tych aut, może zupełnie niesłusznie, natomiast ja nie lubię strasznie tego launch control używać w autach innych niż Porsche. Mam wrażenie, że krzywdzę te samochody. Wiem, że Porsche to bardzo dobrze znosi i żadne inne auta, w sensie skrzynie żadnych innych aut, mimo tego, że PDK to nie jest jakoś strasznie odbiegająca... PDK jest przez zf robione. Teraz tak. No, więc... No więc teoretycznie nie powinienem takich obaw mieć, ale tak mam. I czy to będzie Mercedes, czy to będzie BMW, czy jakikolwiek inny producent. Jak mam dostępną procedurę startową, to, to posługuję to się nią tak, ta... raczej incydentalnie i raczej, żeby zaspokoić swoją ciekawość jednorazowo, a nie, żeby tam coś światła wiesz, czy, czy gdzieś tam wyjechać sobie i co chwilę się jakiś Byłem na takim evencie Porsche na Kaszubach, właśnie, gdzie tam ee, nie wiem w ciągu kilkunastu minut za kierownicą Turbo S -a, nie wiem, może z 15 ze dwadzieścia razy, <noise> wiesz, strzelałem z tego luncha. i, no i jakby po tym wiem, że, że można i ta auta to znaczy szczególnie, że tam wtedy Ktoś pokazywał y, informacje z komputera, już nie pamiętam, czy to było w TurboSie, czy to było w GT3, -ce, y, zapisane, właśnie tam, nie wiem, 1200 coś strzałów z szału i auto jeszcze cały czas na fabrycznej skrzyni. Natomiast, no tu wracając do tego ich pięcięcia, faktycznie ten deklarowany przez producenta czas, 3,8 sekundy do pierwszej setki, y, pokrywa się, a nawet jest lepszy od tego, co mówi producent. Y, w związku z tym, że u nas nie można tego sprawdzać, tych czasów 0,200 i 100,200, lub trzeba się posłużyć jakimś zamkniętym Miecką obiektem. Autostradą. Ja mam takiego przyjaciela, Kraszana z Dubaju, i on zawsze te inne pomiary, te, których nie można robić <laughs> dla mnie. I te wyniki 0,100 i 0,200 też pokrywają się z tym, co deklaruje producent, więc mm, mamy cholernie szybkie auto, jeżeli chodzi o przyspieszenia. Auto bardzo absurdalne, no bo w teorii rodzinny słów 625 KONI to competition oznacza dość yy, takie, nie dość, bardzo sportowe zestrojenie samochodu. No i ten samochód nie lubi jeździć yy, komfortowo. Yy, nie chciałbym powiedzieć, że nie umie jeździć komfortowo, ale on się w ogóle nie czuje dobrze w, w setupie komfortu. Jeżeli korzystamy z trybu komfort to też w jest tych jakieś takie wrażenie niepewności, tak? Dopóki nie przekraczamy prędkości dopuszczalnych na naszych drogach, to jest wszystko okej. Okay. Natomiast jak gdzieś tam jedziemy sobie prywatną hmm, drogą, prywatną drogą i wchodzimy już gdzieś tam przy 160, zaczyna się pojawiać takie zupełnie niepotrzebne angażowanie kierowcy, gdzie tam trzeba korygować trochę to jazdy, tą kierownicą machnąć i wtedy wystarczy przełączyć Sporta. To wszystko się uspokaja, jest dokładnie tak, jak on powinien jechać, tylko no, po co ci w trasie, wiesz? Tryb sportowy i tak dalej. Poza tym, no, auto cholernie dużo pali. Na szczęście ma przyzwoity zbiornik paliwa, bo to też nie można mówić, że jakiś tam spektakularny, bo mamy chyba 83 litry zbiornik mm. w tym aucie. No i tak większy niż, niż w przypadku chociażby M8, którego jednym, jedną z nielicznych wad, jeśli nie jedną taką, którą można. Rzeczywiście w przypadku takich hałd to jest zbiór subiektywnych odczuć. Natomiast z punktu widzenia takiego sportowego GT, które też może być czterodrzwiowe i może być rodzinne i tak dalej, tam mamy 68 litrów zbiornik. Co w, przy ekonomicznej jeździe pozwoli nam dojechać z Warszawy do Sopotu? Ale tylko jeżeli będziemy mocno studzić swoje emocje, znaczy jechać tyle co, co można. Jeżeli będziemy chcieli pojechać e, przez niemiecką autostradę, to, to kilka tankowań, <noise> nie, a przynajmniej jedno jest wymagane. No, Ale wiesz, co, tak wracając te do tego. Auta mają lanką, bardzo to... duży apetyt na paliwo. Mówię o, nowy, mhm. o tych bmw M. Znaczy duży, no. biorąc pod uwagę moc i potencjał, i że to jest V8, to, to, to nie jest nic spektakularnego. Natomiast trzeba mieć świadomość, że przy zbiorniku 68 litrów nie ma problemu, żebyśmy w tym aucie. Bez przesadnej fantazji w mieście zrobili wynik na poziomie tam 21-24 litrów yy, na setkę. Czyli stację benzynową odwiedzamy trochę jak w elektryku. No. Mm. Wiesz, to wracając do tego lunch control i tego, co mm -hmm. powiedziałeś o propos Porsche. Tak, zacząłem się nad tym trochę zastanawiać i ustawienie lunch control w Porsche jest dosyć proste. Czyli mm -hmm. naciskasz obie łopatki, i tak? tak, hamulec na maksa, gaz na maksa, ruszasz, pokazuje mm -hmm. się lunch control. Podczas gdy u innych producentów ta funkcja jest zwykle tak delikatnie ukryte nie tak jakby oni ona jest nie chcieli, oni, to oni tak ale mhm. ona jest tam pojawia się jakiś duży guzik gdzieś na konsoli ale co do zasady, jakby zrobienie tego wcale nie jest takie proste musisz ustawić samochód odpowiedni tryb wyłączyć coś tam włączyć coś tam ogólnie żeby to zrobić to musisz wejść do internetu i sprawdzić jak to się robi albo skorzystać z instrukcji Najbezpieczniejsze, najbezpieczniejsze zawsze jest przy tym, po prostu wyłączyć wszystkie systemy asystujące tak. kontrolę trakcji i spróbować wcisnąć e, na maksa hamulec i gaz. I w, w, teraz też już jest tak, że w przypadku BMW, jak wyłączysz kontrolę trakcji, przełączysz się w tryb e, sportowy, w ogóle ciekawe jest teraz też to ustawienie, ta macież taka ustawień w przypadku BMW, że nie mamy trybów takich predefiniowanych, jak wcześniej mhm. Komfort Sport tak dalej, tylko te dla każdego elementu setupu sobie wybieramy to z takiej tabelki. To, to jest taki, w zasadzie ciągle jesteśmy w trybie indywidual, tak? Mm -hmm. <laughs> um, oczywiście mamy na kierownicy te dwa przyciski czerwone, którymi sobie przywołujemy takie dwa, dwa swoje tryby. Uh, natomiast, y, tak, owszem, tak jest, że, um, a nie wiem, na przykład w jakichś tam hot -hatchach i tak dalej, to zdecydowanie musisz użyć y, instrukcji albo internetu, skorzystać w Czasami, jakiś sposób tak. to, to aktywować, bo... Bo Mimo tego, że to... reklamujemy tym, że on potrafi tą setkę osiągnąć w określonym czasie, to jednak. Ustawienie tego jest dosyć skomplikowane. Dla mnie to, to tak naprawdę w przypadku tych wszystkich innych aut dużą większą wartość. I jaka jest efektywność tego przyspieszania bez tego lunch control? Bo nawet jeżeli chcesz przyspieszyć tym autem szybciej, to właśnie przygotowanie całej tej procedury <laughs> na światłach, no to jest wiesz, sen chorego idioty tym, momentami. Tak? Czy czujesz się troszeczkę też głupio, próbując uruchomić ten lunch control na światłach? Szczególnie Zgadza kiedy się. już masz to czerwone, siedzisz i ten silnik stoi na tych 3000 obrotów, załóżmy. I oczywiście jak te światła są na prywatnej drodze. Tak, 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 dokładnie. Także stoisz na tych światłach na tej prywatnej drodze, ludzie przechodzą i yy, wszyscy się na ciebie gapią, no bo wyglądasz jak kretyn, który próbuje swoim silnikiem, tak. jakby i hałasem. Tak, patrzcie na mnie. Podczas gdy ty chcesz rzeczywiście sprawdzić, czy to lunch control działa. No, ale wiesz, tutaj na przykład w przypadku tego X5M, to, to pomiary takie bez lunch control dawały wyniki na poziomie nawet 4.15. Czyli nie ma aż tak dużej sekundy, różnicy. 4.20 kilka, mhm. więc to są bardzo rozsądne, jakkolwiek by to brzmiało, wartości w odniesieniu do, do auta, które waży blisko 2,4 tony. Paradoksalnie to auto woli być używane w sposób taki, w jaki używa się M2 i M3, niż w sposób taki, w jaki, jaki ma wpisany w swój typ nadwozia i w to, jak jest moim zdaniem zaadresowane. No, to auto nie jest. Ja, dopóki nie pojechałem nim na Podlasie, bo sobie zrobiliśmy taką rodzinną wycieczkę na Podlasie, to ja nawet nie byłem na to zawieszenie taki zupełnie obrażony. No bo my tutaj, wiesz, jakby drogi w Warszawie i w okolicach są naprawdę dobrej jakości i, no i gdzieś tam incydentalnie Gdzie? występuje... Nie, ja absolutnie uważam, że jeździmy po drogach naprawdę bardzo dobrej jakości. Natomiast, wiesz, wystarczy pojechać do Łodzi... Yy, I pojeździć po ulicach. No dobra, no to ale Łódź, żeby Łódź zmienić... jest po prostu zła. To nie jest tak, że reszta Polski ma doskonałe drogi. Tylko, tylko Łódź ma złe drogi. Wiesz, no ja uważam, że tu mimo wszystko w Warszawie mamy bardzo przyzwoite drogi. Ja pojechałem na to Podlasie. Mhm. No i, i wiesz, jak gdzieś tam zjechałem z S8 i mm, no, byłem w. Mm, na łosiostradzie, więc pomiędzy s a łosiostradą e, miałem takie, nie wiem, tam ze 12 kilometrów takiego łącznika. E, no, który był takim bardzo poważnym wyzwaniem. E. Dla tych, którzy słuchają, Słuchaj, tak Marcin tutaj, tutaj. poziom e, ulgi. W oczach ma widok tej łosiostrady <laughs> i tych 12 kilometrów spędzonych na niej. To znaczy, zmianę odczułem dopiero jak zjechałem na normalną drogę, i to była naprawdę kosmiczny poziom ulgi. Jak już wiesz, wjedziesz i jedziesz to przez te 12km, zaczynasz się przyzwyczaić, że tak jest. I nagle zjeżdżasz i masz takie wrażenie jakbyś wiesz przeziać się do limuzyny. No. No, to jest bardzo ciekawe doświadczenie no, to, jest, to nie jest na pewno auto takie kompletne, uniwersalne dla każdego M50D M50i czyli te Mki są dużo bardziej kompletnymi wozami. One oczywiście nie mają w ogóle podjazdu, jeżeli chodzi o właściwości sportowe do tej X5M. Trzeba sobie odpowiedzieć po prostu, co jest dla kogo istotniejsze. Bo żadne z tych aut uniwersalnie nie jest lepsze lub gorsze. Może lepiej lub gorzej odpowiadać na indywidualne potrzeby. Natomiast X5M to jest takie dla przeciętnego konsumenta SUVa, który oczekuje takiej uniwersalności, to jest taki trochę... Um, Przejaw autoagresji yy, i jakby też tylko i wyłącznie wtedy, kiedy masz lekką nadpobudliwość ruchową. A tak? ile kosztowała wersja, którą ty jeździłeś? 800, niecałe 830 tysięcy. Okej, okay, czyli wciąż dwa razy tańsze od Urusa. Mniej więcej. Mniej więcej. Takiego tak. skonfigurowanego. Yy, a jak weźmiemy biednie y, wyspecyfikowane X5M i bardzo przyzwoicie wyspecyfikowanego Urusa, to to może nawet dałoby radę kupić trzy tak PMK. No to oczywiście żart, no, to jest y, Urus, Urus, to tutaj jest kwestia postrzegania, no, to jest tak bardzo łatwo rozpatrywać RSQ8 i Urusa przez pryzmat y, właśnie ceny, wartości. Tutaj mamy taki jasny obraz za co się płaci. No po prostu chcemy. Coś, co nas pozycjonuje, a nie niekoniecznie znaleźć odzwierciedlenie tego w co nie znaczy, że to jest zły wybór. Tam no. mhm. kilka osób, które mają urusa i są przeszczęśliwe z posiadania tego auta, jakkolwiek ono byłoby lub nie rozsądne. Zresztą Wśród tych aut nie ma rozsądnych samochodów. Są tylko mniej, są mniej Słówe, rozsądne które i korzystne. mają mniej. 600 koni, to jest taka kategoria <laughs> dla ludzi rozsądnych. E, tych, którzy chcą mieć dobre Inaczej spalanie. Tak. <laughs> Marcinie, bardzo Ci dziękuję za gościnność. Dziękuję gościnę. ślicznie, że mogłem być u tutaj u Was ponownie. E, twój Instagram to. Royal Cars of Poland. Royal Cars of Poland. Możecie to już Marcina znaleźć na Facebooku. Ma też swoją grupę, o której wspomniał. Jest to jedna z bardziej takich zaangażowanych społeczności w internecie, jeśli chodzi o te samochody nietypowe, tak? Przeciętne tak. Przeciętne, tak. E, także serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie o tym też, żeby zasubskrybować, jeśli oglądacie na YouTubie, albo gdziekolwiek indziej tego nie słuchacie, tam wcisnąć, żebyście obserwowali dalej. No e, i do usłyszenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.